bracia i siostry, tak czekając na rozpoczęcie naszego wspólnego rozważania, przypomniało mi się, kiedy zapytano pewnego chłopczyka, co ci się najbardziej w szkole podoba, to on powiedział przerwy. No ale już mamy czas, kiedy możemy wspólnie rozważać i przede wszystkim mam prośbę, chciałbym waszej zgody, a będę obserwował teraz was, czy kręcicie głowami, czy potakujecie na to, żebym pozostał w koszuli, bo w moim mieszkaniu jest w tej chwili 26 stopni. Mieszkam na ostatniej kondygnacji starego budownictwa, więc no jest jak jest. Myślę, że kiwanie przynajmniej kilku osób głową pozwala, aby przyjąć, że jest zgoda na to. I chcę wam powiedzieć, że tak jak wczoraj brat Michał, rozpoczynając swój wykład, powiedział, że będzie mówił o najliczniejszej klasie, tak ja spróbuję się trochę policytować i powiedzieć, że to mnie przypadło w udziale mówić o najliczniejszej klasie ludu Bożego. Bo tak brzmi temat naszych rozważań całkowitych tutaj, tych dwudniowych. Klasowość ludu Bożego. O jak licznej klasie możemy mówić, dokładnie nie wiemy. Ale chcę wam powiedzieć, że znalazłem taką stronę komputerową i w tej chwili mam ją włączoną tutaj na drugim ekranie, którą obserwuję. I w tej chwili, kiedy mówię do was, na świecie jest 7 794 390 1227, jak teraz skończyłem to osób, a kiedy kończę to zdanie, to jest już 242 osoby na świecie, na końcówce. To jest przerażające, w jakim tempie świat się rozrasta, ale żeby ostudzić to przerażenie, chcę powiedzieć, że dzisiaj już zmarło 80 679 osób, a teraz już jest, kiedy kończę to zdanie, 87 osób. Czyli popatrzmy, że mamy do czynienia co najmniej, mówiąc o klasie podlegającej restytucji, z tymi ponad albo prawie 8 miliardami ludzi. Oczywiście musimy jeszcze uwzględnić tych, którzy żyli wcześniej, śpią w prochu ziemi. I to nam pokazuje, o jak ogromnej rzeszy restytucjonalistów będziemy w tej chwili mówić. Tak jak tutaj brat Marek powoływał się w swoim wykładzie na to, że tak została nazwana jego klasa, o której ma powiedzieć, tak ja tutaj dokładnie przyjąłem nazwę, taka jak została uwzględniona w naszym programie, restytucjoniści, tak dokładnie brzmi ta nazwa, znowu nazwa, która opiera się na słowie niepolskim, na słowie niepolskim. W ogóle w naszym języku w dzisiejszych czasach i w różnych dziedzinach życia funkcjonują podobnie brzmiące określenia. Ja tutaj parę takich podam, na przykład pacyfiści, metodyści, aktywiści, no dobrze, niech będą również komuniści, kapitaliści, realiści, detaliści, populiści, no i tak byśmy mogli tutaj wymieniać, ale to chyba nie o to chodzi, żeby na to wykorzystywać czas tutaj przeznaczony, ale to takie nazwy, które funkcjonują dla danych klas bądź grup, jeżeli ktoś nie lubi słowa klasa, bądź jakichś tam innych, powiedzmy, zrzeszonych ludzi, to właśnie często taka nazwa pochodzi od tego, albo czym oni się zajmują, albo w czym uczestniczą, albo od ich przekonań, jakie oni mają i tak dalej, i tak dalej. A więc zatem skąd nazwa restytucjoniści? Pochodzi od słowa restytucja i określa nazwę ludzi biorących udział w restytucji poprzez podleganie procesowi właśnie tejże restytucji. Czym jest restytucja? Restytucja to określenie zjawiska, operacji, może bardziej przyjętej od słowa łacińskiego restitutio, i to oznacza przywracanie czemuś dawnego stanu. Tak przynajmniej
definiuje to słowo Wikipedia, z której tutaj skorzystałem. Oczywiście dawniej tym naczelnym miejscem, skąd czerpaliśmy wiedzę, była wielka encyklopedia PWN. Teraz staramy się z większej ilości miejsc korzystać i tutaj zaczerpnąłem to określenie z Wikipedii, że właśnie ta restytucja to przywrócenie czemuś dawnego stanu. A zatem jeżeli mówimy o restytucjonistach, to będzie to klasa ludzi podlegająca procesowi przywrócenia do pierwotnego, do dawnego stanu. By można mówić o restytucji, zachodzi konieczność istnienia kolejno po sobie trzech stanów. Czyli pierwszy stan musi być, jeżeli ma się ta definicja spełnić, to stan pierwotny. Stan będący stanem wzorcowym, idealnym, pożądanym, właściwym. Tak, może użyjmy tylu słów, moglibyśmy jeszcze więcej użyć. Drugi stan, który mieści się w pojęciu tego procesu, to stan odbiegający od stanu pierwotnego, a więc stan po procesie odstępstwa od tego pierwotnego stanu. Możemy to nazwać stanem degradacji, a jest to zapewne stan niewłaściwy, niezadowalający, niepożądany, niestosowny, który oczywiście wymaga zmiany, naprawy, czyli już posłuszmy się tym słowem pochodzącym z tego zagranicznego słowa restytucji. No i w końcu trzeci stan, ten do którego restytucja zmierza, a więc stan powrotu do stanu pierwotnego. Stan po procesie restytucji, stan powrotu do ideału, spełniający wszelkie wymagania stanu pierwotnego. Jeżeli mamy mówić o stanie restytucji ludzkości, czy może spróbujmy to na jednym człowieku skupić, to chcemy powiedzieć, że ten stan pierwotny, ten stan idealny był zapewne stanem doskonałym. Był to stan doskonały, bo Piąta Księga Mojżeszowa, na przykład 32 rozdział i wiersz 4 zapewnia nam, i tu będę cytował często słowa w przekładzie literackim, aby było najbardziej docierające te myśli do nas. Kiedy będę inny stosował, to zaznaczę to przekład. I tam jest powiedziane w tym Piątej Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział i wiersz 4, że jego dzieło jest doskonałe, o Bogu oczywiście mowa. Czyli nie możemy nawet dopuścić myśli, że Bóg stworzył cokolwiek niedoskonałego, więc również i człowieka niedoskonałego nie stworzył. Człowiek stworzony przez Boga był kompletny i doskonały. Księga Rodzaju, 1 rozdział, 27 wiersz, mówi nam, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Co rozumiemy przez ten obraz Boga? Jest to fizyczna, umysłowa i religijna doskonałość. Taka istota posiada doskonałe zdolności wyrażające się w wierze, w nadziei, w panowaniu nad sobą, w cierpliwości, w nabożności, w braterskiej miłości. I tu nie tylko mówimy o społeczności ludu Bożego, ale w ogóle braterskiej, jako braterska miłość do rodzaju ludzkiego, bo to przecież wszystko bracia i siostry. Jak również takie właściwości, przez które spływają wszelkie inne łaski. Patrząc na stan fizyczny takiej doskonałej istoty, to taka istota ma doskonałą budowę, ma równowagę, piękność, siły, zdrowie, sprawność wszystkich członków ciała oraz wszystkich funkcji tego ciała. To jest doskonałość. Takimi byli pierwotnie Adam i Ewa. Biblia nazywa, że oni zostali stworzeni i tutaj posługuje się psalmem 8, a wiersz 6 i 7 tego 8 psalmu, gdzie w brzmieniu przekładu Biblii Paulistów brzmi tak:
uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go ukoronowałeś. Ustanowiłeś go nad dziełami rąk twoich, a wszystko poddałaś pod jego stopy. Oczywiście, cóż my możemy dzisiaj powiedzieć o doskonałości? W naszym upadłym stanie, gdzie jeżeli tylko jakoś tam się gdzieś to serce w nas kołacze i jakoś tam umiemy jedną nogę za drugą postawić i przemieścić się, no to mówimy, nie jest źle. Ważne, że nie w poziomie, tylko w pionie jesteśmy. I to już dla nas jest jakiś konkretny stan, z którego się cieszymy. Ale oczywiście nie jesteśmy w stanie absolutnie zrozumieć, na czym polegała doskonałość człowieka. Jedynym takim jakimś odnośnikiem, którym możemy się posłużyć, to kiedy spoglądamy na mocno zaawansowaną wiekiem osobę. I tak sobie czasami myślimy, obserwując taką osobę, często już zniedołężniałą, noszącą na sobie wiele lat życia i to widać po tej osobie, że tak jest. A często jeszcze do tego dochodzi, oprócz niedołężności fizycznej, również niesprawność jego umysłu tej osoby. I tak sobie myślimy, przynajmniej ja tak czasami taką myśl do siebie dopuszczam, pomyśleć, że to kiedyś była piękna kobieta, piękny mężczyzna, że to była osoba pełna elokwencji oraz inteligencji. A niestety ta starsza osoba w takim stanie często budzi już nie zachwyt i podziw, ale współczucie i żal. Drodzy, co spowodowało, że tak potężny i głęboki upadek dotknął człowieka? No nieposłuszeństwo, wiadomo. Nieposłuszeństwo boskiemu prawu. Bo trwanie w tym stanie idealnym, w którym znajdowali się nasi rodzice, jak wszyscy wiemy, było uwarunkowane posłuszeństwem Bogu i Jego prawu. Nasz rodzic Adam stracił wszystko właśnie przez nieposłuszeństwo. Przez to, że nie do końca przyjął w swoim umyśle i sercu, że tylko takie posłuszeństwo i taka chęć współpracy ze swoim Stwórcą może zapewnić to szczęście i doskonałość nieprzemijającą. Apostoł Paweł w liście do braci w Rzymie w pierwszym rozdziale próbuje scharakteryzować to, ten upadły i przykry stan człowieka i w 21 i 22 wierszu mówi: poznali Boga, ale nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Tak apostoł Paweł ocenia rodzaj ludzki. A w trzecim rozdziale tego samego listu do braci w Rzymie mówi: nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób. Swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją jad pod wargami. Ich usta są pełne przekleństw i goryczy. No. Ktoś powie, to może tak było te 2000 lat temu, kiedy apostoł Paweł te słowa pisał. Niestety, ten stan jest jeszcze bardziej zaktualizowany na dzień dzisiejszy. A Pismo Święte, a szczególnie Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale i 15 wierszu mówi, że popełniony grzech sprowadza śmierć. To brzmienie tego tekstu w przekładzie Biblii Poznańskiej. Drodzy, jaki to jest smutny obraz. Ta piękna, cudowna istota ludzka,
która miała stać się królem ziemi, bo przecież takie zaproszenie otrzymała od Boga. Królujcie, panujcie. A kiedy obserwujemy, jaki jest stan człowieka, tego, który miał panować nad ziemią, nad zwierzętami, to popatrzmy, jak nam kaznodzieja Salomonowy w 3 rozdziale, a począwszy od 18 wiersza do 20, opisuje dzisiejszy stan człowieka. Czytamy kaznodzieja Salomonowy, 3 rozdział od 18 wiersza. Aby ich poddać próbie, Bóg chce im pokazać, że nie są lepsi od zwierząt. O, ktoś powie, to chyba przesadzony obraz, nie? Często człowiek gorzej w swoim dennym upadku zachowuje się od zwierząt i może się od zwierząt uczyć pewnych zachowań. No ale kontynuujmy tą myśl. To są fragmenty oczywiście tych tekstów, które podałem. Los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jak umierają, jak ci umierają, tak umierają tamte. I wszyscy mają takiego samego ducha. Chodzi oczywiście o ducha żywota. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Wszystko zmierza do jednego miejsca. Wszystko z prochu powstało i w proch się obraca. Straszny stan, przygnębiający stan. Stan, który woła o wyjście z niego, bo to nie jest stan normalny dla człowieka. Chociaż człowiek żyje już w tym stanie 6000 lat, to nigdy jednak się z takim stanem nie pogodził. Każdy ból, każde nieszczęście, każdy smutek, śmierć zawsze bardzo człowieka dotyka. I stąd wołanie do Boga, które psalmista wyraził w tak piękny sposób. Wołanie: Boże, zmień ten stan. Popatrzmy, 89 psalm, począwszy od 45 wiersza, znowu będę czytał niektóre fragmenty po 51 wiersz, gdzie psalmista mówi tak: pozwoliłeś, by przygasła jego świetność. O człowieku mówi, o sobie też. I jego tron przewróciłeś na ziemię. Skróciłeś dni jego młodości. Okryłeś go wstydem. Wspomnij o mnie, jak krótkie jest me życie. Jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich. Gdzie bohater, który by miał żyć i nie zaznał śmierci, albo wyrwał swą duszę z mocy świata zmarłych? Gdzie są, Panie, Twe dawne dzieła łaski, które przysiągłeś w swej wierności? Wejrzyj, Panie, na hańbę swoich sług, którą ciągle noszę w mej pamięci. Wejrzyj na te wszystkie wielkie ludy. Bóg oczywiście nie może nie być nieczułym na takie wezwania i na takie pragnienia, które może nie zawsze słowami są wyrażane, ale człowiek w podświadomości odnajduje w jego systemie genetycznym zapis życia wiecznego w doskonałych warunkach. To jest siła napędowa wielu jego działań i to ona każe mu szukać ciągle lepszego jutra. I Bóg odpowiada na te warunki. Bóg odpowiada na te dążenia i oczekiwania człowieka, jego marzenia, aby choć o dni, o miesiące, o lata przedłużyć swoje życie, chociaż tak nędzne i tak pełne różnych niedoskonałości. Popatrzmy, co mówi w proroctwie Ezechiasza. 18 rozdział, Ezechiela, przepraszam, 18 rozdział i 23 wiersz. Czy rzeczywiście zależy mi na śmierci bezbożnego? Czy nie raczej na tym, by odwrócił się od swoich postępków i żył? W 32 wierszu mówi: nie zależy mi na śmierci śmiertelnych. Nawróćcie się więc i żyjcie.
odrzućcie od siebie wszystkie swe nieprawości. Połóżcie kres swym niegodziwym czynom. Starajcie się o nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umrzeć? To tu przez prorocze słowa wezwanie właśnie skierowane do klasy będącej obiektem naszych rozważań. Klasy restytucjonistów. To ostatnia z klas pochodzących z rodziny ludzkiej, która ostatecznie stanie się klasą ludu Bożego. Dzisiaj większość z nich bardzo odbiegła od Boga. Dzisiaj wśród tych 8, prawie tak jak podawałem, a w tej chwili końcówka już jest 178 osób, wśród tych 8 miliardów ludzi prawie, jakże nieliczni znajdują Boga. Jakże nieliczni szukają wszelkich możliwości, by Bogu służyć. Byli tacy, którzy już minęli, ale dzisiejszy dzień i dzisiejsze rozważania pokazują nam, że jeszcze są wśród tych 8 miliardów nieliczni. To jest kropelka. Tych, którzy szukają Boga i chcą Mu służyć, czy to jako młodociani godni, czy jako poświęceni obozowcy Epifanii, czy jako pozostali niby wybrańcy, czy tam quasi wybrani, jak ich chcemy nazwać. A więc tylko nieliczni. Ta cała rzesza, ta cała reszta z tych, którzy dzisiaj żyją, z tych, którzy żyli, niestety będzie musiała przejść proces restytucji. Będzie musiała podjąć dzieło odnowy swoich serc i umysłów. Bo Pismo Święte mówi nam, że dla Boga ten stan nie jest bynajmniej zadowalający i to dla Boga nie jest rozwiązanie ostateczne, że skazał człowieka na śmierć, człowiek umiera i jest to zakończenie tego wszystkiego, co zamierzał Bóg w stosunku do człowieka. Nie po to stworzył go tak pięknego. Nie po to stworzył go tak mądrego. Nie po to postawił go nad takimi cudownymi sprawami, by w taki sposób zakończyć jego egzystencję. W tej sytuacji, jak dzisiaj wielu postrzega stan człowieka, to Bóg jest takim nieodpowiedzialnym dzieckiem, które bawi się pudełkiem zapałek. I tak jak czasami dzieci robią, wezmą to pudełko zapałek, wyciągną zapałkę, zapalą i kiedy już się wypali, zgaśnie, wyrzucają i następna. To nie jest godne najwyższej istoty we wszechświecie, by tak postępowała z ludzkością, z tym pięknym, cudownym człowiekiem, którego stworzyła. I stąd czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, wiersze 3 i 4, to ciągle przekład literacki, gdzie są napisane takie słowa. To jest wspaniałe i miłe Bogu naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie muszę wyjaśniać tych słów, bo uczynił to już w pierwszym wykładzie naszej sesji wykładowej brat Adam, który zwrócił uwagę, że kiedy o zbawieniu mowa, to nie zawsze jest mowa o uzyskaniu życia wiecznego, ale o zbawieniu od śmierci Adamowej. I teraz, mogąc pominąć wyjaśnianie tych słów, przejdę dalej w naszym rozważaniu, gdzie zacytuję inne myśli zapisane, bardzo znane wszystkim i pewnie nawet gdybym ich
nie cytował, tylko powiedział, że chodzi mi o Ewangelię Jana, 3:16, to każdy by mógł tutaj zacytować ten wiersz, ale ja pozwolę sobie go przypomnieć, bo zupełność przygotowania tego tematu wymaga, by również to uczynić. Gdzie znowu w przekładzie literackim brzmi on tak. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale 17 wiersz jeszcze uzupełnijmy. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Zbawiony w tym znaczeniu, w jakim już tutaj nadmieniliśmy, a mieliśmy wyjaśnione dużo wcześniej. Drodzy, ogromne dzieło restytucji. Ogromne dzieło naprawy. Ogromne dzieło powrotu do doskonałości tej niezliczonej rzeszy ludzkości dzisiaj śpiącej w prochu ziemi, bądź borykającej się z uśmiercającym złem dnia dzisiejszego, czekającej, czy to w tym stanie śpiącym, czy w stanie tej walki z dzisiaj okalającym go złem, na rozpoczęcie tego dzieła restytucji, by ostatecznie stać się zbawioną klasą restytucjonistą, jest bardzo ważnym dziełem w planach Boga. I świadomość tego, kochani, pozwala nam zrozumieć, dlaczego Bóg przez tak długie wieki, ktoś by powiedział, czekał. Nie, nie czekał. Bóg ciągle był zajęty w tym kierunku, aby przygotować odpowiednie służby, które mogłyby tym dziełem restytucji zarządzać w sposób właściwy, oczywiście jako poinstruowane przez Boga, co z tym czynić. Obok mnie, niedaleko 100 metrów dalej, dlatego zamknąłem okno i jest mi gorąco, trwa potężna budowa. Budowa, która obejmuje kompleks obiektów o wysokości 109 metrów, gdzie powierzchnia użytkowa będzie wynosiła 86 tysięcy metrów kwadratowych, w tym powierzchnie biurowe 59 163 metry kwadratowe, 670 lokali mieszkalnych i miejsc parkingowych prawie 2000. Dlaczego ja o tym mówię? Nie, żeby się pochwalić, że koło takiej budowy jestem, bo na razie jest to tylko dokuczliwością. Aby podzielić się z wami moimi obserwacjami, ja obserwuję tą budowę i widzę, ile odpowiednich służb musiało być przygotowanych, by tą budowę realizować. Ile sprzętu zostało zgromadzonego, potężnego sprzętu, by móc tej budowie sprostać. I tak właśnie jest w przypadku tego największego dzieła, jakiego oczekujemy, dzieła restytucji, powrotu do doskonałości rodzaju ludzkiego. I dlatego Bóg przygotował przez te wszystkie lata te klasy, które mają ostatecznie stać się użytecznymi w usługiwaniu i pomocy rodzajowi ludzkiemu w tym przyjściu do warunków restytucyjnych. Drodzy, jak ważne to jest dzieło, jak wielkie to jest dzieło, uzmysłowimy sobie, jeżeli przypomnimy to, że Biblia mówi o dwóch wielkich pieśniach. I to kilka razy powtarza się w Biblii ten motyw, że była śpiewana pieśń baranka, to właśnie pieśń wyborcza dla tych klas, które, a szczególnie dla klasy kościoła, tej najważniejszej klasy, ale również była tam przewidziana i śpiewana pieśń Mojżesza. I to jest pieśń, która
właśnie obejmuje dzieło, wielkie, potężne dzieło restytucji, obejmujące właśnie tą klasę restytucjonistów. W Dziejach Apostolskich, 3 rozdział i 21 wiersz, zostały zapisane takie słowa. Bóg mówił o tym, o czym? No, o tych dwóch pieśniach, ale również i o tej wielkiej pieśni mojżeszowej, o dziele restytucji. Bóg mówił o tym od wieków przez usta swoich świętych proroków. W teraźniejszej prawdzie z 47 roku na stronie 32 znajdujemy takie słowa. Gdy apostoł mówi przez usta wszystkich świętych proroków, bo inne tłumaczenia tak podają, że przez usta wszystkich świętych proroków, a więc ja wrócę jeszcze raz do rozpoczętej myśli, którą przerwałem moim dodatkiem. Gdy apostoł mówi przez usta wszystkich świętych proroków, to daje do zrozumienia, że jeśli który nie mówił o tych czasach, to nie był świętym prorokiem, bo on przez usta wszystkich świętych proroków o tym mówił. Tak ważne i wielkie to dzieło restytucji. Drodzy, chcę pokazać przez zapisy, bo skoro mówimy, że prorocy o tym mówili, że prorocy o tym wspominali, ci święci prorocy, to chcę jednego z nich tutaj przywieźć na naszą uwagę, a jest nim prorok Izajasz. Już wielokrotnie tutaj w naszej sesji wykładów ten prorok był przywoływany w swoich wspaniałych proroctwach, jakie Bóg przez niego dał. I właśnie tenże prorok Izajasz, opisując, jak to dzieło restytucji się rozpocznie, jak będzie przebiegało, co obejmowało, popatrzmy w 42 rozdziale tego swojego proroctwa, a wierszu 6 mówi tak. Ja, Pan, inne tłumaczenia w tym miejscu mówią, ja, Jahwe, powołałem Cię w sprawiedliwości, mówi do swojego Pana, do swojego Syna, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego, którego rozpoznamy chociażby po tym, co za chwilę jest napisane. Ująłem Cię za rękę, czyli co to oznacza? Dałem Ci wszelkie uprawnienia i instrukcje, które będą Cię prowadzić w tym dziele, które Tobie dałem. Ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię. Wspieram Cię. I tu nie tylko mowa o naszym Panu, ale o Jego małżonce, o Kościele, bo bardzo piękny obraz, jaki się tutaj rozwija w innych proroctwach, to jest obraz męża i żony. Męża i żony, którzy mają przyprowadzić do życia swoje dzieci, właśnie 1000-letnie dzieci, tą wspaniałą klasę restytucyjną. Tak jak tutaj brat Marek w ostatnich rozważaniach wykazywał, że z tego małżeństwa będą i synowie, i córki, jak bardzo często się zdarza, że małżeństwo przyprowadza do życia i synów, i córki. Tak i tutaj z tego małżeństwa powstaną ci synowie, o których było powiedziane, więc mogę tą myśl już pominąć, ale również i te córki, które trzeba przyprowadzić do życia, wychować, nauczyć, tak jak to każdy, kto zajmował się rodzicielstwem, o tym pamięta, że takie zadania przed nim były. A więc dalej kontynuujmy tą myśl, bo ciągle ją przerywam. Z tego, co powiedział tutaj Izajasz, strzegę Cię i czynię pośrednikiem przymierza z ludem i światłem dla narodów. Przymierze, pośrednik przymierza, pośrednik nowego przymierza, a więc praw i zasad, na jakich rodzaj ludzki otrzyma instrukcję, jak żyć, co czynić, jak postępować, czego unikać, aby móc zdobyć życie wieczne.
światłem dla narodów, wiedzą. Światło często jest symbolem wiedzy, której nasz Pan w tym przypadku jako ojciec i jego małżonka, żona udzieli swoim dzieciom. Cóż to by było za wychowanie, gdyby rodzice nie instruowali swoich dzieci, co mają czynić, czego nie mają czynić. Kiedyś było takie pojęcie dziecko ulicy, że ja sam pamiętam z dzieciństwa takie zjawisko, że były takie dzieci, które na sznurku miały zawiązany kluczyk z domu i ganiały po ulicy w każdą stronę, a więc to często były dzieci, dla których rodzice no z takich bądź innych powodów nie mieli za bardzo czasu, by ich wychowywać. Dobrze, i teraz drugi obraz, na który chcę zwrócić uwagę, bo powiedzieliśmy, że prorocy o tym mówili, to dalej pozostając w tym 42 rozdziale proroctwa Izajasza, zwrócę uwagę na jeden z najpiękniejszych dla mnie przynajmniej tekstów proroczo opisujących to, co będzie, jak tych działań, które zostaną podjęte w stosunku do tych antytypowych dzieci, do tego rodzaju ludzkiego, do tych córek też, bo i do synów też. Oni przecież są częścią, tak jak było podkreślone, tej klasy restytucyjnej, którzy będą kończyli swoje dzieło również w wieku tysiąclecia. Dzieło, które dzisiaj rozpoczynają swoim poświęceniem. A więc 16 wiersz tego 42 rozdziału proroctwa Izajasza mówi tak. I poprowadzę niewidomych drogą, której nie znali. Czyli dam rodzajowi ludzkiemu światło, które pozwoli im spojrzeć inaczej na ich życie, na to, jak powinien wyglądać cel ich podróży przez to życie. Dalej pisze, sprawię, że pójdą nieznanymi sobie szlakami. Ciemne miejsca rozjaśnię przed nimi, a wyboje zamienię w równinę. Tego właśnie dokonam, od tego nie odstąpię. Wspaniały obraz, cudowny obraz, że Bóg każdemu da odpowiednią wiedzę i odpowiednią wskazówkę na to, aby mogli postąpić we właściwą stronę i we właściwym kierunku. I pamiętamy te cudowne słowa 35 rozdziału proroctwa Izajasza i każdy już, kiedy wymieniam numer tego rozdziału, kojarzy, że tam jest opis przecież właśnie tych warunków królestwa. One już były przywoływane i sam rozdział Izajasza 35 był przywoływany w kilku rozważaniach, więc również ja pozwolę sobie go przywołać. On w brzmieniu Biblii Poznańskiej, a mówię tutaj o 8 wierszu tego 35 rozdziału, brzmi tak. Powstanie tam ścieżka i droga. Nazwą ją drogą świętą. To jest to, co wcześniej było zapowiedziane w tym 42 rozdziale, gdzie wyrównam przed wami to, co było nierówne, zamienię to w równinę, wyboje zlikwiduję na tych drogach i będziecie szli tą drogą, którą wam pokażę, a której nie znaliście. Nie wkroczy, teraz wracamy znowu do myśli 35 rozdziału i 8 wiersza, nie wkroczy na nią nieczysty. Należeć będzie do jego ludu, on chodzić będzie tą drogą. I teraz głupcy nie będą tam krążyć. No mamy różne przekłady akurat tej części zdania, ale wydaje mi się, że to pokazuje, że tam miejsca dla głupców nie będzie. Bo tam w innych miejscach jest powiedziane, że głupi nawet nie zbłądzą. Nie, tam nie będzie miejsca dla głupców. Tam nie będzie miejsca dla tych, którzy będą głupcami. Drodzy, chciałbym jak najlepiej opisać ten cały proces i wzbudzania, i prowadzenia ludzkości, ale pewnie doprowadziłoby mnie to do wielosłowności, na którą, no, obserwując zegarek, już nie bardzo mam czas. Muszę bardzo oszczędzać tutaj myśli i obrazy, które chciałbym rozwinąć, bo to są cudowne obrazy. Pozwólcie, że zastosuję cytat. Chciałoby się własnymi słowami to opowiedzieć, ale cytat pozwala na skumulowanie tych myśli. Pochodzi on z teraźniejszej prawdy z 1966 roku na stronie 33. Cytuję.
Wzbudzenie wszystkich narodów ziemi nie nastąpi nagle. To odpowiedź na pytanie niektórych, a jak oni się zmieszczą? Ale będzie postępowało stopniowo. One nawrócą się z ziemi nieprzyjacielskiej. Pismo Święte nie wchodzi w szczegóły tego przedmiotu, pozostawiając to wierze. Jednak daje nam pewną podstawę dla swej wiary zawartą w pewnych obietnicach Słowa Bożego. Według naszego wyrozumienia ci, którzy zasną ostatni, będą się znajdować pomiędzy pierwszymi, którzy wezwani będą z krainy nieprzyjaciela, aby powstali ze stanu śmierci. W taki sposób należy się spodziewać, że dzieło wzbudzenia umarłych będzie postępowało wstecz. Żyjący ludzie poczynią przygotowania dla swoich braci, sióstr, rodziców i tak dalej. Ci zaś z kolei poczynią przygotowania dla swoich braci, sióstr, rodziców i tak dalej, aż w końcu ojciec Adam i matka Ewa powstaną i zobaczą świat napełniony ich potomstwem zgodnie z pierwotnym poleceniem Bożym. Wtedy naprawdę zrozumieją oni, co Bóg uczynił. Po pierwsze, że Jego sprawiedliwość, która wymagała ceny okupu, nie mogła w inny sposób uwolnić winnych. Po drugie, że Jego mądrość i miłość objawiły się w tym samym związku w obmyśleniu planu zbawienia i w przygotowaniu oraz w daniu swego Syna jako wielkiego okupu za wszystkich. Po trzecie, przyjdą oni do zrozumienia, jak podczas wieku Ewangelii była użyta moc Boża w wybieraniu Kościoła, Jego oblubieńcy Chrystusowej jako współdziedziców z Chrystusem w Królestwie. Po czwarte, zrozumieją oni, że po dokonaniu wyboru, wypróbowania, wypolerowania, doświadczenia i uwielbienia członków tej chwalebnej kompanii, moc Boża została także użyta w błogosławieniu świata oraz przez uwielbionego Chrystusa głowę i ciało. Że moc ta spłynęła na cały rodzaj ludzki w restytucji wszystkich rzeczy przepowiedzianych przez usta wszystkich świętych proroków od wieków. Skrót taki myślowy pokazujący, oczywiście tutaj w tych myślach pominięte są inne klasy. My wiemy, że Bóg nie skończył tylko na wyborze Kościoła, ale i dołożył inne klasy, które są niezbędne do tego, aby to dzieło postąpiło właściwie. Drodzy, zmartwychwstanie i zmartwychwzbudzenie, może tak określmy, i danie tych warunków spowoduje wielki, wielki szok u ludzi. No, możemy tylko uruchomić swoją wyobraźnię i spróbować się uzmysłowić sobie, gdy często wstajemy w poranku dnia każdego, Bóg daje nam siły i otwiera nasze oczy i dostrzegamy rzeczy wspaniałe i kiedy na przykład zasypiamy i dzisiaj tak było, kiedy w nocy zasypiałem, była ogromna burza, błyskawice, straszne rzeczy i obudziłem się, piękne słoneczko. Tak i tutaj w tym przypadku rodzaj ludzki wstający z tych warunków przekleństwa, kiedy obudzi się i zobaczy, że może znowu podjąć swoją próbę, na pewno zareaguje na to jedynie uwielbieniem dla Boga i oddaniem dla Boga. I stąd Izajasz w 45 rozdziale, w wierszu 23 mówi: przede mną zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, tylko w Panu. Tak mi powiedzą, jest sprawiedliwość i moc. I do Niego przyjdą. Zachariasz mówi w 8 rozdziale, 21 wierszu, że pójdą mówiąc: wstańmy, idźmy, zyskać przychylność w oczach Pana, udajmy się szukać Pana zastępów. I przybędą liczne ludy oraz potężne narody, aby szukać Pana zastępów i aby szukać przychylności u Pana. Biorąc pod uwagę czas, który pozostał, a jest go już bardzo mało, chcę teraz podzielić klasę restytucjonistów na trzy grupy. Znowu. To też nie będzie monolit, kochani. Ta klasa restytucjonistów nie będzie monolitem. Ona znowu dzieli się co najmniej na trzy grupy, a te główne grupy zechcę teraz pokazać. Brat Johnson w epifanicznym tomie 11 na stronie 409 napisał tak.
W miarę poznawania prawdy na czasie klasa restytucyjna będzie obiecywać posłuszeństwo. Podejmie poświęcenie. Na krótki czas pozornie uczyni to cały restytucyjny świat. A więc klasa restytucyjna jest tutaj porównana z całym światem restytucyjnym. Ale dalej. Lecz niektórzy wkrótce zmęczą się drogą świętości, świadomie i otwarcie pogwałcą obietnicę posłuszeństwa i poświęcenia, odmawiając dalszego posłuszeństwa. Przede wszystkim dlatego, że w tym życiu zdeprawowali swe charaktery w sposób niemal niemożliwy do naprawy, w wyniku czego po 100 latach próby pójdą na wtórną śmierć. Skąd ta myśl o tych 100 latach? Ona nie pochodzi od brata Johnsona, ona pochodzi z Pisma Świętego. Oto prorok Izajasz w znanym tekście 65 rozdziału, a w wierszu 20 przedstawię ten wiersz w Biblii, w przekładzie Biblii Warszawskiej, jest napisane tak. Za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. To młodzieniec. Najmniej czasu życia dla tych, którzy mogliby się poprawić, to 100 lat. A kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Dobrze, no nie możemy już dalej rozwinąć tych myśli, bo czas nam nie pozwala. A więc powiemy tak, cały wiek i tysiąclecia to będzie wiek prób, który będzie miał wykazać dwie następne, oprócz tej jawnej klasy, tej grupy buntowników, oni w 100 latach będą usuwani. Ale przez cały wiek tysiąclecia będą funkcjonowały dwie następne grupy tej klasy restytucjonistów i możemy je scharakteryzować tak. Pierwsza z nich będzie składała się z tych, którzy okazali zewnętrzne posłuszeństwo zarządzeniom Królestwa, Nowemu Przymierzu, ale także rozwinęli doskonałe charaktery. Ale będzie i druga grupa. Tych, którzy okazali zewnętrzne posłuszeństwo zarządzeniom Królestwa, więc bardzo podobnie brzmiące określenie. I teraz po tym ale już mamy trochę inne określenie. Ale zaniechali rozwoju doskonałych charakterów. Oni, my ich nazywamy często obłudnikami, którzy przeżyją właśnie przez cały wiek tysiąclecia. To co, Bóg nie będzie ich mógł zniszczyć tak po 100 latach jak tamtych jawnie buntujących się? Nie. Bo oni zewnętrznie będą wykazywali pełną lojalność. Ale tam w sercu nie będzie tej lojalności. No i oczywiście, żeby sprawę już bardzo skrócić i bardzo doprowadzić do końca, chcę powiedzieć, że Bóg przewidział dla tych dwóch grup, bo tamtych, którzy co 100 lat, sprawa jasna, zamknięta. Natomiast dla tych dwóch grup restytucyjnej klasy Bóg przewidział specjalny czas. Żniwo wieku tysiąclecia. I ono opisane jest, bo oczywiście szatan przez cały, jak nas informuje Księga Objawienia, 20 rozdział od 1 do 3, szatan przez cały wiek tysiąclecia będzie odseparowany od ludzkości. Nie będzie miał kompletnie wpływu. To też nie jest myśl nasza, ale tak jak tutaj przywołuję tekst Księgi Objawienia, 20 rozdział od 1 do 3 wiersza. Nie będziemy już czytać. Ale przygotował czas, kiedy szatan będzie przywrócony do kontaktu z tą klasą restytucyjną, tak zbudowaną z tych dwóch grup i stworzy takie warunki. My nie znamy szczegółów, na czym to będzie polegało, ale to będą warunki, gdzie każdy jednoznacznie opowie się. Albo rzeczywiście, i właśnie pokażę to, że w moim sercu rzeczywiście nastąpiła szczera zmiana, albo niestety to serce okaże się tym, które nie klasyfikuje do przejścia do wieczności. I czytamy o tym w rozdziale też 20, ale od wiersza 7. Przerażający obraz, drodzy. Przerażający mnie, ten obraz przeraża. Popatrzmy, czytamy znowu w przekładzie literackim to
określenie tego czasu. Od 7 wiersza 20 rozdziału Księgi Apokalipsy, Objawienia. A gdy się skończył 1000 lat, szatan zostanie zwolniony z więzienia. Wyjdzie on, aby zwieść narody na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, nie ma czasu na tłumaczenie tych myśli, i zgromadzić je do boju. Bunt. Bunt, jak tutaj możemy się domyślać, przeciwko władzy godnych nad rodzajem ludzkim. Wyruszą oni, a będzie ich jako piasku nad morzem. To jest przerażające, kochani. Będzie ich jako piasku nad morzem. I dalej pisze, wyruszą oni ławą szeroką jak ziemia, otoczą obóz świętych i ukochane miasto. I tu właśnie pozwalamy sobie za myślami sług pańskich zasugerować, że to będzie bunt przeciwko władzy właśnie książąt, bo tu było zacytowane teksty w wcześniejszych wykładach, że właśnie godni dostaną funkcję tych książąt. Ale mówi, ale pochłonie ich ogień, który spadnie z nieba. W jaki sposób? Nie wiemy. Wiemy, że dzisiaj już rodzaj ludzki pracuje nad bronią, która może zniszczyć wszystkich, ale ziemię zostawić niedotkniętą. Bóg ma swoje sposoby, aby to zrealizować w boskim programie i w boski sposób działania, aby wyeliminować te jednostki, które w taki sposób się zachowają. No i czas, bo już jest 50, patrzę na zegar, czas, aby powiedzieć, co z tymi zwycięzcami, którzy nie podlegną tym pokusom szatana, którzy ostatecznie okażą się zwycięzcami. Właśnie to będzie dopiero, tak jak Biblia, jak literatura prawdy używa tego terminu, wierna klasa restytucyjna. Czyli możemy naszą nazwą tutaj się podać, wierni restytucjoniści. Trudno już teraz rozwijać dalsze myśli, ale są teksty, które właśnie dopiero wtedy pokazują, jakich błogosławieństw oni dostąpią. Pisze Apokalipsa, 2 rozdział, 11 wiersz. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. W innym wierszu tego 21 rozdziału, który wcześniej chwilowo cytowaliśmy, 7 wiersz 21 rozdziału Apokalipsy. Zwycięzca odziedziczy i będą, zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. No i jeszcze piękne inne, włożę prawa do ich serca, nie będę już krzywdzić ani szkodzić na całej mojej górze świętej. Żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory, to jeszcze inne teksty. I w końcu te piękne słowa, których jednak mimo upływu czasu i spóźnienia minutowego jednak pozwolę sobie, bo nie mogę sobie odmówić, aby ich nie zacytować. Pochodzące z 21 rozdziału Apokalipsy, dla mnie najpiękniejsze słowa w tej księdze zawarte. 21 rozdział, 4 i 5 wiersz. Otrze też wszelką łzę z oczu ich. Nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowe czynię. Potem dodał, napisz, bo te słowa są prawdziwe i godne wiary. I z tymi pięknymi słowami, myślami pozostańmy jako tematem do naszych już indywidualnych rozważań nad klasą restytucjonistów. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa Bożego.